Halo, że witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnej Terrarii. Boże święty, ale widzowie, zmarnowany dzisiaj jestem, tyle do roboty było. No nie zrobiłem tutaj nic, kurde. Mogę tutaj wprowadzić przynajmniej tego. O, i super, bo tutaj chciałem wprowadzić tego Weapons Dealera, czy jak on tam się nazywa. A gówno, nie wprowadzi się, bo ja mam za dużo innych NPC-ów po prostu. Więc z tym trochę słabo. Platynową monetę to ja tutaj odstawię. No nic nie zrobiłem, no nie było streama. Dzisiaj będzie najprawdopodobniej stream zbudowania, bo rzeczywiście parę tutaj rzeczy trzeba zrobić. Trzeba zrobić, no tak naprawdę ze dwa dodatkowe ze dwie dodatkowe wioski. Jedną tutaj może pustynną z tej strony, jedną tutaj może przy dżungli, przy lewej krawędzi mapy, żebym miał możliwości teleportowania się na lewą i prawą stronę mapy. Chciałem na przykład tutaj zrobić sobie set na, powiem wam, Rangera, bo mieliśmy fajnie ten pistolet grzybowy z Krabulona, a ja nawet nie mam typa, co sprzedaje kule muszkietowe, więc no nic z tym nie zrobię, nic z tym nie zrobię. Także dzisiaj nie ma co przedłużać. O, złotą wiewiórę można zabić i ja bym się najzwyczajniej w świecie wybrał na mózg Cthulhu, bo nie wiem, czy jest sens zwiedzać dalej. Chociaż ktoś z was mi powiedział, żebym szybko poleciał sobie do piekła i na piekle z demonów dostał jakąś nową fajną broń z Calamity, która jest podobno bardzo mocna na samym starcie przed hard modem. No ale teraz chciałbym zamienić w końcu tą swoją zbroń. Boże, zbroję muszelkową, ale lak tutaj jakiś potężny mu. No, tak raz na odcinek musi się coś takiego trafić, nie? Aż dziko, aż dziko. No i dobra, nie wiem, czy to się zapisuje, ale jeżeli tak, to jeżeli dobrze rozumiem, wystarczy, że ja rozwalę tutaj tylko i wyłącznie jedno serducho, a my już przywołamy mózg Cthulhu. Tak przynajmniej to powinno wyglądać. Perforator czyście! Nie pojawiaj się, ty pryszczu, kurde balans, bo przecież ja nie chcę z tobą walczyć, kolego. Co to jest? Niecna złota rybka. Aha. Myślałem, że niezła. Dobra, zróbmy tutaj na szybko jakąś prostą arenę. Wydaje mi się, że nie powinno pójść źle z mózgiem Cthulhu. Nie jest to jakiś super silny boss. Wydaje mi się też, że my mamy całkiem niezły ekwipunek, aby sobie z nim poradzić. I całkiem niezłe bronie, mimo że tylko kontaktowe. No to na niego akurat te kontaktowe bronie, i szczególnie wydaje mi się, że ten bumerang potrójny zrobią robotę. Czemu w ogóle streama nie było? Soraweczka, ale powiem wam, że nagrywałem w Warszawie test mojego auta. Ja chyba mogę już powiedzieć, mi się wydaje, bo został nagrany. Zanim on wyjdzie, to minie wiele, wiele miesięcy, ale pojawię się na kanale u Zachara, więc dzisiaj rano po prostu o 5 musiałem mieć pobudkę, bo z rana nagrywki pod Stadionem Narodowym w Warszawie i po prostu musiałem się zebrać tam. Dlatego nie miałem wczoraj nawet czasu na streama, bo jeszcze musiałem nagrać plecaki na dzień dzisiejszy po prostu i tak wyszło. Dobra, no tutaj tak naprawdę arenka bardzo podstawowa, ale zupełnie wystarczająca. Nisko stawiamy na środek, na regen. No i wydaje mi się, że serio, no mam na tyle dobry ekwipunek, że sobie z tym mózgiem Cthulhu powinniśmy poradzić. Ja jedyne, z czym sobie nie radzę, to z używaniem Rage'a i adrenaliny, bo tutaj cały czas się widzowie ze mnie śmieją, jakiś widz już zdenerwowany jest po prostu. Ja pier... Czemu ty grasz na tym trybie, a w ogóle z tego nie korzystasz? Bo mi się nie chce. Jestem takim Giga Sigma czadem, że daję sobie radę bez tego. To nie jest tak, że ja zapominam i w ogóle. Dobra, pani Bombo, proszę rozwalić to serce. No i co, już się pojawi mózg? Tak jest. Mózg Cthulhu budzi się ze snu. Dobra, my się przerzucamy, tak jak mówiłem, na... co to za jakieś dodatkowe pociski, kurde, są? Nie podoba mi się to, ty. Dobra, to ja jednak się chyba przerzucę na jojo, bo jojo wiele celów naraz mogłoby tutaj uderzyć. Ty, dużo to bije, po 40 parę punktów obrażeń. Okej, okej. Ta moja broń podstawowa wydawałaby tu się chyba najlepsza nawet. Serduszka zgarnijmy. Gdybym nią oczywiście
miał możliwość uderzenia w jakiś łatwy sposób tak dużej ilości tych oczu, co takie łatwe nie jest, ale nie idzie nadal źle. Tutaj sporo serduszek leci z tego z tych oczu, z mózgu Cthulhu. No i czym się będzie różniła ta faza walki, jeżeli czymkolwiek? Przerzucamy się na bumerang. No i ta faza chyba... Aaaa, co ty gadasz? Co to jest za faza? Panie mózgu Cthulhu, co pan robi najlepszego? O kurde. Ej, dobra, tu jest fazisko fest. Leczonko, z prawej jest. Albo dwie kopie ma? Swoje nawet, nie wiem. Ty, no, no, powiem wam, że powoli nie wiem, z której strony on mnie atakuje. Tu w prawy dół chyba... Nie mam zielonego pojęcia, skąd on mnie atakuje. No tutaj to jest chyba przesada lekka. Muszę patrzeć na tego grzybowego chyba mojego pomagiera. Gdzie on bije, ale powiem wam, że nic mi to nie mówi. Kompletnie nie wiem, co ja tu mam bić. No i umieram. Ja myślałem, że tu jest Esunia Giga Czadzior Mózg Cthulhu. Ty, no nie, no ta ostatnia faza to jest gruba przesada. Co tu się odwala w ogóle? O, Devster Roda, zapomniałem tego użyć, przecież to będzie samo celowało i to będzie wiedziało, który mózg jest ten do bicia. A przynajmniej tak mi się wydaje, ty. No nic tu nie mam, nic tu nie mam. Tragedia! Tragedia! No przydałby się Arms Dealer, bo powiem wam, że na tę fazę walki to rzeczywiście jakaś bardziej broń zasięgowa chyba. A ja tutaj do bicia z bliska to dosyć kiepski jestem. Monstrous Knife. Chyba nic ciekawego. Niby... Ty! Ale to jest item, który mnie leczy. Bije bardzo mało. Ale bije dużo. W sensie bardzo mało, ale dużo. Widzicie, co chodzi? Dużo jest tych noży. Jestem ciekaw, jak mocno to leczy. Może się przyda na tę walkę. Potki oczywiście jakieś wezmę ze sobą. Co tu jeszcze ciekawego możemy zrobić, jeżeli chodzi o bronię melee? No tak naprawdę to tyle. Nic tu więcej nie zrobię. Nic tu więcej nie zrobię. Jedyne co, to mogę pójść z moją platyną. Platyna. Wezmę obie. Do pana goblina. I już, kurde, lembek. To powiem wam, że jestem w szoku, jaki mocny był ten mózg Cthulhu. Silny, no nie, chyba Gadli najlepszy będzie na... O, boski, na bumerangu, jeżeli dobrze kojarzę. Weźmy te noże może. Obrażenia zwiększone, szansa nakryta. Bardzo spoko. Tego raczej nie używam, a tutaj 15% obrażeń, jak najbardziej. Odwołajmy to oczko, pojawmy nowe. No i dobra, bierzemy posąg Bastet ze sobą, w 100%. Biorę wszystkie potki tutaj, jakie mam dostępne, bo to nie są przelewki. Mikstura regeneracji, dawaj. A, do ręki mi się wzięła, ty, dobra. Mikstura szybkości. Mikstura żelaznej skóry, mikstura wytrzymałości. Morela. No i tyle. No i tyle. No dobra, ogólnie zdecydowanie lepszy będę miał w tym momencie setup, można by tak powiedzieć. No ale powiem wam, że rozpoznać, który z tych mózgów jest rzeczywiście tym do bicia. Masakra, ty, no jestem w szoku, jaki mocny był ten mózg Cthulhu. A totalnie zlepsza do niego potrzebę. Mówię, ty, no mózg Cthulhu, co to za przeciwnik? No to chyba perforatorzy też mnie nie przyjdą tak... nie pójdą tak łatwo. Ciężko mi zobaczyć, ile leczy mnie ten miecz, bo jeszcze mnie leczy to coś. Ale dobra, będę miał dwie bronie leczące, więc...
całkiem nieźle to wygląda. Ale wiecie co? Chyba ja się jednak wrócę z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy sprzedawcę. Zobaczmy, co ona ma na sell. Płaszcz, kielich, warstwa cegieł, zwiększa szybkość umieszczania płytek. Sake. Zwiększa obrażenia melee o 10%, ale zmniejsza defa o 5%. Chyba spoko. No i tyle. Drugi powód powrotu. Po co to tracić? Po co to tracić? Idziemy na pana mózga. Mózga? Na pan mózg. Pan mózg, tak jest. To jest pan mózg. To nie jest pani. Cały czas chcę robić te żarty z magiczna flet i żaden mi nie wychodzi. Nieważne, nieważne. Lecimy na mózg Cthulhu. Mam ten posąg basy ze sobą? Mam. No te 5 defa też zrobi robotę ogólnie. 5 defa z posągu Bastet, 8 defa chyba spotki, 10 defa spotki, 10% zmniejszonych obrażeń spotki. Trochę tego tutaj ogólnie będzie. No ale teraz ja mam inny problem. Czy ja mam możliwość przywołania tego? Dobra, nie no, widzę, że tych serduszek jednak tutaj troszkę jeszcze jest. Bo powiem wam, że przez chwilę bałem się, że... No nie będę miał wystarczająco dużo tych serc, żeby na nowo to przywołać. Zbutwiałe widły! Nic ciekawego! Gdzie są kolejne bomby? Tutaj, ale to jest ciemno! Raz, dwa razy starczy? Nie. Dobra, jeszcze jedna bomba tutaj. Zobaczmy, co wyleci. Może ten familiar świecący, bo żadnego takiego nie mam. Grabacz po raz kolejny. The Undertaker! No, to mam nadzieję, że... Nie, ja nie mam nadziei, że ja będę Shawnem Michaelsem. Undertaker go pokonał, kurde, i to dwa razy. WrestleMania 25, WrestleMania 26. Oj, chyba. O, już mózg, już mózg. B, B, potki, dobra. Odpalone potki, posąg Bastet postawiony. Można walczyć. Tutaj jojo. Sprawdźmy w ogóle leczenie z tego, z tych mieczy, z tych sztyletów. Takie średnie. Już chciałem przez chwilę mówić, nie działa na boss. No nie, działa, tylko jest słabe po prostu. Ale powiem wam, że jojo, no na te oczy super daje sobie radę. Na dodatek ten mój familiar grzybowy. Ja pierniczę, no on się jak przysł się do jednego. No sami widzicie, no zniknęły te oczy. Trymiga. Oczu nie ma, oczu nie ma. No i dobra, został nam teraz mózg Cthulhu. No na nim te sztylety naprawdę fajnie biją. No ale na razie zostańmy. Aj, chciałem już odpalić tego Rage'a, też zapominam o tym. Przerzucam się na sztylety. Przerzucam się na sztylety, bo jak coś trafię. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Kompletnie nie wiem. Tragiczny jest ten boss. Przecież to nie dla ludzi z takim wzrokiem. Nie mam zielonego pojęcia. Oko, oko, oko nade mną. Oko nade mną. Oko nade mną. Dobra, oko nade mną robi robotę. Oko nade mną robi robotę. Ej, bez tego? Nie do przejścia dla mnie byłby ten boss. Ja wiem, że być może wy widzicie. Ja kompletnie ich nie rozróżniam. No to już trochę jest przesada, powiem wam. Ja kompletnie ich nie rozróżniam. Dobra, jakiegoś Rage'a żem włączył. Wiem, że niesamowicie dobrze z niego korzystam ogólnie. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie, ja w ogóle nie patrzę na mózgi. Ja patrzę tylko i wyłącznie na oko, które bije. To była najlepsza decyzja ever. Wzięcie ze sobą tego familiara. No rzeczywiście, jak ja już jestem w stanie rozpoznać, gdzie ten mózg jest, nie biją te sztylety zbyt dużo. Ale powiem wam, że i tak są spoko. Cały czas nas utrzymałem na full HP. Nie idzie źle. No i dobra. Mózg zabity w wielkich bólach. Fart mózg chaosu. O, daje szansę na umiejętność, na dodżowanie ataków. Ataki, które zadają mniej niż 5% naszego max HP, nie będą zdodżowane. Dodge ma cooldown pomiędzy 15 a 90 sekund, w zależności od tego, ile zadał obrażeń. I cooldown jest dzielony między wszystkie inne możliwości uniknięcia obrażeń.
Po uniku zwiększa czasowo szansę na trafienie krytyczne. Gdy zostanie trafiony, możesz zorientować po bliskim przeciwniku. Nie wiem, czy z tego korzystać chcę, raczej nie. Mamy dużo tej tkanki i bardzo dobrze, bo powiem wam, że nie chciałbym drugi raz z tym bossem walczyć bez jakichś pocisków samonaprowadzających, no... dla mnie przesada to była. O, to znaczy, że no ma nowe itemy, tak mi pisaliście. Perkusja, pałeczka perkusyjna, aha. Super, super, cieszę się fest. Dobra, co ja mogę z tego zrobić? Sztabki, a co ja mogę z tego zrobić? Bo raczej chyba mnie to interesuje. Próba tkanki. Obsydianowy płaszcz? O, dobra, to na Summonera. Ja Summonerem nie jestem. Powiem wam, że cała ta zbroja szkarłatna bardzo mi się podobała. Bardzo dużo też ma zwiększonego regena i no ogólnie jest na każdą klasę, więc o tyle spoko, że mogłem sobie założyć i jak będzie sprzedawca kul muszkietowych, będę mógł się przerzucić na tą broń zasięgową bez żadnego problemu. Scab Reaper ja mogę zrobić. Drewno mroku musiałbym zgarnąć i mielibyśmy przywołaną istotę. Baby Blood Crawler. To słabo, bo to jest ten pająk chodzący. To on mi jakoś specjalnie potrzebny raczej nie jest. Klopsik, ale złodziej klopsik. Torba pustki. Przywołuje skarbiec pustki. Po otwarciu działa jak rozszerzony ekwipunek. Może podnieść nadmiarowe przedmioty. Skarbiec pustki. To jest jak trochę taki ender chest. Ciekawe. Dobra, tak szczerze. Totalnie nic nie mam do zrobienia z tych prób tkanki. Jedynie zbroje. Jedynie zbroje. Kompletnie nic, no te blood sample to ja będę dostawał już z perforatorów, tych kolejnych przeciwników. Jedyne co jest ciekawe, to ulepszenie na Magic Storage, żeby zwiększyć jednostkę magazynującą. Na razie ze slotami jeszcze problemów nie miałem. No ale rzeczywiście tutaj muszę się obejść raczej smakiem, bo nic ciekawego tutaj nie zbuduję. Tętnice, o, mógłbym jojo sobie zrobić, które niby ma większe obrażenia, ale nie wypuszcza tych dodatkowych pocisków, więc sam nie wiem, czy jakoś mnie to specjalnie interesuje. Dobra, zróbmy sobie tę zbroję i zobaczmy, jak z nią będzie szło. To jak tak dobrze szło z mózgiem Cthulhu, to ja już się boję perforatorów. Ale ten w ogóle monstru stajfy zarobisty, powiem wam, że... bardzo mi się podobają. Empyrean Knives. Kolejne miecze leczące. Miecze. Sztylety, strasznie łatwo jest w ogóle je zrobić. Na samym początku gry ja mogłem je zrobić. Z kryształów życia, potki leczenia i noże do rzucania. Niesamowicie łatwa broń. Polecam wam serdecznie, jak gracie na Calamity. Dobra, zróbmy sobie cały set z... sztabki. Najpierw sztabki, nie mam sztabek. Zróbmy sobie szkarłatne sztabki. Ich pewnie po prostu mam za mało. Zróbmy sobie teraz zbroję, szkarłatny hełm, ciach, szkarłatna zbroja łuskowa, ciach, jeszcze więcej sztabek. A, nie wiem w końcu, czy powiedziałem, ale dzisiaj na 90% będzie stream na drugim kanale Sterki, bo tutaj naprawdę trzeba trochę tych rzeczy dobić. Dobra, starą zbroję możemy wyrzucić. Shield of the Ocean teraz nie ma sensu, bo nie daje nam dodatkowego movement speeda i regenu HP. Bo nie mamy już tego, tej zbroi. Czy mamy zamiast tego jakiś inny, jakieś inne akcesorium przydatne? Opaska regeneracji nam chyba tylko zostaje. To jest taka trochę lepsza opaska regeneracji. Ten trinket of chi. On daje regen HP, to daje regen HP, to daje regen HP, to daje regen HP. Naprawdę mamy strasznie duży regen HP. I im dłużej nie otrzymujemy damage'a, tym dłużej ten regen HP się nam zwiększa. I gdy stoimy w miejscu, również mamy jeszcze bardziej zwiększony regen HP. Bardzo fajnie. No i powiem wam, że ta zbroja mi się nawet podoba z wyglądu całkiem nieźle. No to co? Czy lecimy już na perforatory? Wydaje mi się, że chyba szans nie mam. Ja bym, powiem wam, zszedł na szybciocha do piekła. Chciałbym zobaczyć, jak piekło wygląda, czy coś się tutaj zmieniło na tym Calamity modzie. No i być może byłbym w stanie znaleźć jakiegoś demona. Najgorsze jest to, że kompletnie nie pamiętam, jak nazywał się item, o którym pisał jeden z moich widzów. Abym zgarnął któryś tam item z piekła.
Kurde, no zabrakło mi dosłownie jednej kratki tutaj wody, żebym był w stanie się przebić. Trochę nie fart. Wylejmy tę lawę w takim wypadku. Niech ona wyleci nam tutaj na bok. O Jezu, powiem wam, że na ogarnianie tej lawy to przydałyby się te roboty drążące. Roboty drążące naprawdę robiły tutaj robotę. No i bez kitu, stoi w miejscu i powiem, pff, jak to HP leci, ty no, jak szalone. Elegancjo. Nie wiem dlaczego, ale nie wiem, czy też macie jakąś swoją ulubioną statystykę w grach. To w ogóle było widać po tym, jak ja gram w plec... What the fuck? Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Czy ja mam w ogóle jakąś wodę po drodze? No jakąś tam mam, no. Zgarnijmy ją tu bokiem. Bo będzie męczenia się z tą lawą co niemiara, powiem wam. A wypadałoby jednak zużyć tę wodę w tym momencie, gdy ona dopiero dotknie tej lawy, żeby zrobić sobie korytarz z tego obsydianu, żeby nam się ta woda bardziej na boki nie rozlała. Dobra, tutaj lecę bokiem znowu. Nawet pułapka mi ominęła na eleganckości. Nie mam co odpalać tego slime'a, nie? Slime to mnie chyba na powierzchnię wywali. No już słyszę, że ta lawa się nam tutaj zaczyna zaczyna stygnąć. I zarąbiste są te sztylety. Kurde, one wcale mało nie biją. No i dobra, bałem się, że to się rozleje trochę bardziej, ale to wcale nie jest aż tak dużo miejsca, jak mi się wydawało wolnego, więc kopiemy, kopiemy dalej. Ja mógłbym sobie założyć zamiast tego regenu HP dodatkową prędkość kopania. Kilof przecież nowy powinienem zrobić. Bez kitu, zapomniałem o tym kompletnie. Ty, i albo mi się wydaje, albo masz wąsy. Czy po oku Cthulhu nie mógł się już pojawić meteoryt? Nie pamiętam, ale no zazwyczaj z meteorytu robiłem sobie set na walkę z Wall of Flashem. Tutaj nie wiem. Zgaduję, że będę miał jakieś lepsze rzeczy niż taki set meteorytowy i ten pistolet plazmowy, którym sobie zawsze strzelałem. W ogóle sorry, jak widać, że ja pluję, albo jakoś inaczej mówię, dzisiaj bardziej się syplenie, ale normalnie ten guz z wyrwanej ósemki wrócił i na nowo mi spuchło tu. To się tylko dziąsło od wewnątrz, tego nie widać tak od zewnątrz, no może delikatnie. Ale tak mnie boli w ogóle, jak teraz gadam i w ogóle i jest nieprzyjemnie. Tak więc soraweczka, jak to jakoś słychać. O, ale tutaj dodatkowej rudy złota. Bardzo mi się to podoba, dobra. Kopiemy sobie dalej. Czy ja idę w dobrym kierunku? Idę dobrze. Kopiemy dalej, tutaj widzę, że tu złoto. No jakbym potrzebował tego złota jeszcze, to wiem gdzie wrócić. Ale szczerze wątpię, żebym z tego złota już korzystał. No i dobra, jesteśmy w piekle. Czy to piekło jakoś się zmieniło? Nie wiem. Czy uda mi się dostać coś nowego? Mam nadzieję, no bo mówię, pisał mi jeden z widzów właśnie o tym itemie do zgarnięcia z demonów, który możemy dostać już tak naprawdę w tym momencie. Skrzynek oczywiście tutaj otworzyć nie dam rady, no bo nie mamy jeszcze rozwalonego. O Boże, jeszcze do dungeonu nie szedłem bez kitu, kiedy dungeon? Ale jak już jesteśmy na miejscu, moglibyśmy sobie zgarnąć Hellforge'a stąd. No tak, tu jest Hellforge. Na razie raczej nie będzie nam potrzebny, ale wiecie, piekielna kuźnia. Po prostu potem zwykłe ulepszenie naszej zwykłej kuźni. Strzał piekielnego ognia. No widzę, że nawet się jakoś nie chcą zbyt bardzo respić te demony. Strasznie dużo za to slajmów lawowych. Ej, zarąbiste są te sztylety, kocham je. To jest moja w tym momencie nowa ulubiona broń. Ej, bez kitu same są te. Same nietoperze i same slajmy. Żadnego jeszcze jak na razie demona nie widziałem. No i ogólnie nie wygląda, jakby tu było cokolwiek zmienione. Ja wiem, że tutaj na piekle gdzieś jest ukryty, ukryte laboratorium. To laboratorium. Ja mógłbym zgarnąć w ogóle już demonik? Pewnie kill-offem, jakbym zrobił sobie lepszy kill-off,
z mózgu Cthulhu byłbym w stanie już to zgarniać, ale na razie jeszcze muszę się obejść smakiem. No nie, no poszedłem, powiem wam, w poszukiwaniu tych demonów. Totalnie nic się tu nie respi. Nie wiem, czy mi się opłaca tutaj czekać i szukać, pewnie szansa, wiecie, na drop przedmiotu typu 5%. Więc nie wydaje mi się. Ja bym raczej stąd zawrócił. Mamy już przejście oczywiście na piekło, to mi się podoba. Mamy zgarnięty Hellforge. Jak będę tylko chciał, możemy się tutaj wrócić i zgarnąć troszkę Hellstone'u. Może jakaś mikstura obsydianu nam się po drodze trafiła. No ale na razie chyba nie ma co tutaj siedzieć. O, nawet wykrakałem jedną miksturę obsydianowej skóry. Mamy tutaj, dobra. Wymienimy sobie piec zwykły na piec troszkę lepszy. No nic tutaj ciekawego tak naprawdę. Czy ja mogę coś ciekawego zrobić z tych ogniokwiatów? Obrażenia przywołanej istoty, ty. Jesion. A to ciekawe, a skąd jesion się zgarnia, ty? Nie mam zielonego pojęcia. Jeden kwiatuszek nad głową możemy sobie przywołać. Flarebolt. Też już tak naprawdę w tym momencie moglibyśmy zrobić sobie 42 obrażenia magiczne, bardzo dużo. Trimara ma 33, mega mocno to bije. No i podki opcji na nowej skóry, tego typu rzeczy. No tak naprawdę tyle, nic tu ciekawego więcej nie widzę. Dobra, odłóżmy sobie wszystko. No i powiem wam, że ja idę robić arenę. Idę robić arenę, postaram się pokonać jeszcze perforatorów dzisiaj. No miałem nie raszować tych bossów, ale naprawdę totalnie się na dzisiaj nie przygotowałem na odcinek, za co was jeszcze raz przepraszam, ale no, no mówię, dzisiaj 4 godzinki spania, nagrywanie. Meteoryt spada! Meteoryt spada! Widzę nawet to! Ej, nie było tej grafiki kiedyś. Dostanę info, że spadł? Spadł meteoryt! Okej! Okay, no to ja mam nowy plan, idziemy szukać. Jestem ciekaw, co nowego z meteorytu moglibyśmy zrobić. Drewna trochę zgarnąłem na kolejne platformy drewniane. Jakbym chciał tutaj zrobić arenę do walki z perforatorami. Boże, 3 gwiazdki w tym samym miejscu spadły. Weźmy też ze sobą ten posąg Bastet. Nie ma go? A, dobra, zły filtr. Bastet, jeden z posągów bierzemy. Wezmę już ze sobą podki wszystkie tak naprawdę, które mi będą potrzebne. I, o, przepraszam, tu mój telefon, zaraz go wyciszę. Mikstura żelaznej skóry, regeneracji, szybkości, no i wytrzymałości. Dobra, lecimy w prawo. Tak wyglądało, jakby to po prawej miało spać. I ja się widzę z wami, jak już ten meteoryt zgarnę. Z2. Siema, szedłem tu po drodze i zobaczyłem perforator 300, czyli to coś, co przywołuje perforatorów. Zrobiłem arenkę do walki i zniknął. Aha! I miło. Idę dalej szukać meteorytu jednak, Z2. Dobra, znalazłem meteoryt. On się w ogóle znajduje w strasznie dziwnym miejscu, bo na pustyni w ogóle, która jest jeszcze spaczona. Więc w ogóle z czapy miejscuwa. Ja bym tutaj, jako że nie mam zrobionej obsydianowej maski, bo jestem mądrą osobą i oczywiście idąc tutaj nie zrobiłem obsydianowej maski, wykorzystam do tego na razie bomby i trochę tego meteorytu pozgarniamy w inny sposób. Boże, serio, czy to musimy jeszcze przesuwać tutaj? O, mogę się złapać, co daje wyżej tym? Za pomocą huka i w ten sposób ten meteoryt z okolicy zgarniać. Dobra, ustawmy sobie tutaj kolejne drewno. Oj, mnie tutaj rzuca. Nie, no powiem wam, że na tyle duży regen mamy, że nie ma tragedii i ogólnie, jeżeli chodzi o zgarnianie tego meteorytu bez żadnego zabezpieczenia. O, coś mi wypadło. Ostrze macki. O kurde, co to? Jak Terraria normalnie. Boże, co jest Terraria? Jak Dawnstar, co mi się powaliło. Dobra, dawaj bomby. Ciach, lepka bomba. Ciach, lepka bomba. To mnie nie uderzy, nie? O, fuck, uderzy. Trochę lekko tym rzucamy. Niezbyt daleko. No i dobra, tak szczerze? Wydaje mi się, że
zupełności mi taka ilość meteorytu na razie wystarczy. Możemy wrócić do domu i zobaczyć, co tam ciekawego z tego jesteśmy w stanie zrobić. No a to jak zawsze wrócić, to nie będzie problem. Ty, w ogóle mam tyle potek, cały czas używam tych potek powrotu, a żadnego jeszcze szkiełka nie znalazłem, co jest dziwne. Nigdy nie mam za ostry koniec, boleśnie przebija przeciwników kolcami. I z czego to wyleciało? O, to jakieś macki pewnie, ale szczerze nie mam zielonego pojęcia, jaka to była macka. Dobra, co my możemy zrobić ciekawego z meteorytu? O, oczywiście, meteorytowa cegła, sztabka meteorytowa, miecz świetlny mógłbym zrobić teraz. Jakiś super, to on się nie wydaje, no. True damage 37, ale... No tak, kurde, to teraz nie za dużo, nie? Pistolet kosmiczny, no mówię, z tego zawsze korzystałem, oczywiście. No tu już są late game'owe itemy. Czy mamy coś jeszcze do zrobienia tak na teraz? To jest do zrobienia na teraz. Pistolet. No i ogólnie ja bym przeszedł na te obrażenia dystansowo od kolejnego odcinka. Bloków granitu żadnych nie mam, ale magna, kanon też wydaje się być dosyć ciekawe. No ale na teraz niestety. Tylko cały set oczywiście na obrażenia magiczne. Broń na late game też, na hard mode znaczy się. Kule z meteorytu. Taka sytuacja. Mamy parę jedynie tutaj broni rzeczywiście zasięgowych dodanych. Ten Opal Striker, Magna Cannon, one mnie akurat bardzo interesują. Szczególnie, że mówię, w kolejnym odcinku bym chciał się przerzucić na Rangera. Smoking Comet. Jojo, które zrzuca z nieba gwiazdy. Ty, to moglibyśmy zrobić. Czy mamy tyle diamentu? Raczej tak. Diament. Wystarczy, ametystu na bank mam. Ho, ho! Boże, a ten jeden diament ja muszę zmienić w drzewo i zasadzić. Żelu mamy, gwiazd też, no ja na ręce mam tyle, więc luźno. Dobra, robimy to, drodzy widzowie. Sztabki meteorytowe poproszę, w ilości 10. I to się nazywa Smoking Comet. Smoking Comet, no jest do zrobienia już teraz. Donor item, nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy, ale spoko. Zamieniamy sobie jojo. To bije 16 ulepszone, to bije 24 nieulepszone. O co chodzi z tymi gwiazdami? Jakie to jest wielkie w ogóle, ty! Jakie to... A myślałem, że to przez ściany przechodzi, po prostu z grafika jest taka duża, że ona nachodzi na ściany. Gigantyczne jest to jojo. Ale spoko, możemy je przekuć. Na jojach też boskie chyba było najlepsze. Demoni, boskie, o super. Boskie jojo, mamy boski trimarang. Ponadprzeciętne monstrous knife'y. Okej, okay. Mamy teoretycznie już cały odcinek. Ale ja bym jeszcze na sam koniec postarał się zatłuc perforator. Jeszcze widzę, że brakuje mi jedynie trochę papu. Jak będziemy mieli jakąś morelę albo cytrynę. Nie rób kwaśnej miny, do złej gry. Dobra, bierzemy sobie cytrynę, lekkie ulepszenie każdej ze statystyk. No i lecimy, jak tych perforatorów rozwalimy. To tutaj na minimapce, co widzicie tą wysepkę, już możemy aerialit zgarniać. I z tego aerialitu naprawdę bardzo fajne zbrojki możemy zrobić. No dobra, teraz tylko tutaj kwestia zrespienia się tych perforatorcystów oczywiście. Ja nie wiem, czy ta arena jest wystarczająco duża, wystarczająco mała. Ja walczyłem z tymi perforatorami kilkukrotnie na serii razem z Mangim. No ale wiecie, ta gra to się też zmieniała wielokrotnie. Więc być może one mają teraz inne teraz ataki, jeszcze na tym trybie Revengeous to już w ogóle, ono jest, perforator cyst. Ej, dużo bije to jojo. Naprawdę dużo bije to jojo. Regen, B, zwiększamy sobie staty. No jest, perforator hive, goni mnie to. Ale głośno, jaki tutaj muzyka. Potężna, Disturbed mógłby tutaj lecieć normalnie. No dobra, na razie jest Essunia. No i mamy rozdział tutaj na perforatora i perforator Hive'a. Trudno jest go dorwać, powiem wam, z uwagi na to, że on się utrzymuje bardzo wysoko. Chyba na razie nie mam co się za nim skupiać. Ale to jojo bije dużo.
skupię się na robaku. Dobra, trochę mnie biją. Posągu Bastet nie pojawiłem. I ogniska, jeszcze więcej regena. Essunia. Włączmy Rage'a. Niesamowicie przydatny w moim wypadku. Ho, 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 ho. O, ale tyle tam jestem w stanie go dorwać. Jak one leczą, jak one są mocne. Dobra, to już mnie znowu goni, bo jeden z perforatorów padł. Nagrywa się to. Ale to jest głośne. Soraweczka jak jest za głośne, ale to niektóre pioseneczki. Calamity. To... dają potężnie. A dobra, tutaj on pojawia mi jakieś szlamy na glebie. To ja teraz wchodzić nie mogę. Okej, okay, ale już zniknęły, tak więc jest luz. I ja znowu będę się raczej skupiał na robaku, aniżeli na tym mózgu. No ale powiem wam, że idzie turbo prosto jak na razie. Ja nie wiem, czy to jojo jest takie dobre, czy co. Ale ciśnie jak szalone, bym powiedział. Dobra. Rage. Ereczka. Jojem go ci... ole, ja mu damage zadaję. Dobra, ja chyba powinienem pojedynczo te rozbaki zbijać, nie? Wydaje mi się, że jakbym zbił perforator Hive'a, to z robakami nie będę musiał już walczyć. A one nie są wcale trudne do uniknięcia. Więc postaram się to zrobić. No bez kitu, tutaj idzie na razie na Essuni. Ostatnie słowa przed tragedią. Dobra, 70, no tu już ładnie ciśnie. Ale unik tutaj za pomocą robaka, włączając Rage'a. Robaka, za pomocą Bluta. Ej nie, powiem wam, że naprawdę dobrze idzie to unikanie jakoś, ja nie wiem. Jak się gra solo, to też człowiek się trochę bardziej skupia na tej grze, niż jak się zawsze grało w koopie. Oczywiście komentarz z Mangim zawsze był super, ale jak się gra solo, jakoś trochę bardziej jest człowiek skupiony na tej grze i bez kitu. Niesamowicie łatwo poszło. I mamy aortę, która bije jeszcze więcej od tego. I wystrzeliwuje samonaprowadzającą krew, gdy przeciwnicy są obok. No te joja tutaj, to jest jakaś jazda. Zwiększony melee damage, ale super. Landanum, o przecież to jest amnezji mroczny obłęd, jak PewDiePie zawsze. Landanum pił. Zmienia niektóre debuffy w buffy i wydłuża ich efekt, na przykład Darkness, Blackout, Confuse, Slow, Weak, Broken Armor, Armor Crunch, Shield, Icor i Obstructed. Ciekawe, to jest materiał, więc tego coś jeszcze zrobimy. Stealth Strike'i mają penetrację pancerza, leczą za 2, to mnie nie interesuje, tu w bole jakieś. Flash of Infinity! Przywołuje jakąś kulę. To jest Summon Damage? Tak! Ale to jest śmieszne! Chodzi kula krwi normalnie. Ale zarąbiste to jest, ty! I rzuca się na niego! Ej, to jest fajne, to mi się podoba, to mi się podoba. 86 obrażeń dystansowych, niesamowicie dużo, oczywiście bije rzadko, ale no robi ten damage robotę. Blood Sample jeszcze mamy, więc oczywiście kolejne przedmioty z tego będzie można zrobić. No i tym się chyba już zajmę rzeczywiście dzisiaj na streamie, przygotowywaniem pod kolejne itemy. Nie będę oczywiście zbierał aerialitu, już tutaj widzę, że się na nowo zaświecił. Zgarniemy go sobie na kolejnym odcinku właśnie, zrobimy sobie pewnie zbroję całą aerialitową. Wątpię, żeby z tego była jakaś zbroja do zrobienia, no nie? Z tego coś robię ciekawego? Z tego Blood Sample? Jedynie te bronie, które nie wyleciały mi akurat z perforatorów. Vine Buster, ten dodatkowy jakiś miecz, który nie mógłbym zrobić. Sausage Maker. Aorta mi się strasznie podoba. Obrażenia magiczne. Jest naprawdę spoko. Zaskakująco dobrze poszło z Hive Mindem. Zaskakująco źle poszło za to z mózgiem Cthulhu. Jest totalnie odwrotnie niż myślałem, że będzie, nie? Ale spoko. Chociaż coś z elementu zaskoczenia nam się tu pojawiło. No dobra, misiak, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa!